Szczęść Boże, Krzysztof, już witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Będziemy rozmawiać o sprawach kolejnictwa. Naszym gościem jest pan Czesław Warsewicz, portal na kolei.pl. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam również. Proszę pana, PKP Cargo może dojść do strajku. Wczoraj ogłoszono wyniki referendum strajkowego. 98% mniej więcej pracowników opowiedziało się za tym protestem, bo pracownicy mają pretensje do zarządu. Przede wszystkim o to, że no nie są realizowane postulaty podnoszone przez pracowników i z tego powodu chyba można było się spodziewać takiego wyniku referendum, prawda? Tak, znaczy ja myślę, że to jakby pokazuje jakby nastroje panujące w samej spółce. Myślę, że jakby efekt tego dzisiejszego referendum, które mamy miejsce i rzeczywiście praktycznie stuprocentowe poparcie tego ewentualnego strajku wynika z faktu, że PKP Cargo jest firmą dzisiaj mało dynamiczną. To jest tak, że prywatyzacja, zastrzyk właśnie nowego kapitału czy lepszy wizerunek miał spowodować lepszy wzrost. To znaczy pewien efekt dzisiejszego strajku jest wynikiem tego, że ludziom źle się żyje, czy gorzej źle żyje i zamiast myśleć o rozwoju firmy, znowuż się mówi tak, o ograniczeniach się skarżą, i tak że, dalej. Że tak dalej. Mają coraz więcej pracy, a realnie wysokość wynagrodzeń spada. Są tam problemy z płaceniem pracownikom delegowanym do innych zakładów, prawda, do przenoszonych tam w inne miejsca. Tak. Czyli to są takie podstawowe sprawy. Wydawałoby się, powinny być no, załatwione już dawno. Tak, ale to jest troszkę temat wtórny w moim odczuciu, ponieważ są to oczywiście elementy istotne dla funkcjonowania, tylko że nie są najważniejsze. Ponieważ z uwagi na sytuację, na to, jaką firmę ma potencjał PKP Cargo, drugi przewoźnik europejski, jej dynamika wzrostu, zdobywania nowych rynków, nowych klientów, która powodowałaby poprawę wyników ekonomicznych, poprawę wynagrodzeń pracownikom, wzrost wynagrodzeń, wzrost firmy przełożyłby się na pewno na dobre odczucia pracowników i braku chęci do jakichkolwiek no właśnie, jakby strajków. I to jest problem kluczowy no właśnie, firma sprywatyzowana, jak to twierdzi wielu liberalnych, mówiąc kolokwialnie, ekonomistów, no to prywatna firma działa lepiej, sprawniej, skuteczniej. To jakby się tu nie sprawdza. Sprywatyzowana firma no tak nie za bardzo jakby pozbyła się tych problemów, czy też no, tak jak pan mówi, no, nie ma tego dynamicznego wzrostu, rozwoju. Tak, znaczy, bo myślę, że w dzisiejszej polityce, czy w ogóle w tym dyskursie, o którym mówimy, traktuje się prywatyzację dzisiejszej jakby elit liberalnych czy rządzących jako pewien dogmat, że prywatyzacja zamknie, załatwi wszystkie problemy. Prywatny lepszy. Tak, tylko że prywatny czasami jest państwowy, bo to też trzeba byłoby zdefiniować. Znaczy, ja uważam tak, w tym zakresie prywatyzacja nie jest złym ani dobrym procesem, tylko zależy czemu służy. I jaki jest jego efekt, bo w tym zakresie prywatyzacja, zmiana właściciela, bo to ja bym raczej nazwał zmiana właściciela, bo mieliśmy prywatyzację, gdzie przejmowane były firmy przez firmy państwowe, czyli de facto trudno to określić jako prywatyzacja, czyli trafia do ręk prywatnych. No tak, od państwa polskiego kupował państwo francuskie na przykład. No, i tu w tym zakresie mamy taką sytuację, że ważne jest, jak to pozwoli wzmocnić pozycję, rozwinąć się w firmie, móc zdobyć nowe rynki, czy też poprawić sytuację. Tak miało być. Ja też byłem oczywiście już parokrotnie też tutaj w Państwa studiu mówiłem, że sam proces, który przebiegał bardzo szybko, bez takiej wizji strategicznej, bez pewnego przesłania inwestycyjnego, tego co ma wpłynąć pozytywnie na firmę, a co za tym idzie również i na pracowników, na zwiększenie zatrudnienia, na zwiększenie konkurencyjności, tego nie miało miejsca. Tu była tylko wyłącznie chęć sprzedaży PKP Cargo po to, żeby zapłacić długi bankowe i tylko temu miało służyć. I dzisiaj to pokazuje, obnaża, ja bym powiedział, brak wizji strategicznej w zakresie decydenta, czyli tutaj ministra, ale też również działalności operacyjnej dzisiaj zarządu, który no, nie pokazał jakby no, w tym zakresie nic, co mogłoby wspomóc, zwiększyć pozycję rynkową, a co za tym idzie, pomóc, czy też stworzyć lepsze warunki pracy dla pracowników i to, że ludzie chętnie by pracowali efektywniej i przynosiliby lepsze dochody dla firmy.
firmy, no bo ja tylko przypomnę, że jednym ze strategii, taki bardzo ważny w dzisiejszym jakby takiej nauce strategii rozwoju jest tak zwana strategia przez misję, czyli jakby przejęcie czy też zachęcenie pracowników do realizowania strategii firmy i identyfikowanie się z tą firmą. No ten strajk dzisiaj, czy też planowany strajk na pewno nie powoduje, że ta strategia realizowana przez firmę no jest utożsamiana przez wszystkich pracowników i to przyczynia się też dla szkody dla samej firmy. Z drugiej strony władze PKP mówią, że no PKP Cargo się rozwija, bo i kupiło czeskiego przewoźnika i w Polsce, jak to się mówi, ma te akwizycje, prawda, kupuje jakieś mniejsze firmy, czyli no, rośnie. Tak, znaczy jasne, znaczy ja uważam, że rzeczywiście firma powinna się rozwijać, tylko pytanie teraz jak ocenimy tą transakcję, a transakcję samego PKP Cargo, no to jest to naprawdę pytanie o zasadność tej transakcji. Przewoźnika czeskiego, który ma chyba niespełna 20% udziału w rynku kilkukrotnie niższego niż polski, zapłacono około 800 milionów złotych, czyli mniej więcej 80-70% za PKP Cargo, który był prywatyzowany poprzez giełdę, gdzie uzyskano 1,4 mld, czyli w tym zakresie porównuję wtedy tak dwie transakcje. Drugiego przewoźnika w Europie, zatrudniającego kilkadziesiąt tysięcy pracowników, przewożącego ponad 100 milionów towarów versus przewoźnika czeskiego, przewożącego kilka milionów towarów, zatrudniającego kilka tysięcy osób. Także no, to jest nieporównywalna transakcja i w tym zakresie, porównując wartość, to był kupiony w moim odczuciu, ocenie, rzeczywiście przeszacowany i pytanie zasadność tej transakcji, no to pozostawia wiele do życzenia. Można powiedzieć, że Czesi przepłacono, ja bym to powiedział. Sprzedać, my nie bardzo. No w tym zakresie właśnie, patrząc z punktu widzenia właśnie maksymalizacji wpływów do budżetu, czyli sprzedaży PKP Cargo i wpływu na jakość zarządzania, to ta transakcja była mało efektywna. Natomiast rzeczywiście dla przewoźnika czeskiego to było efektywne, bo uzyskanie 800 milionów złotych za taką transakcję jest transakcją rzeczywiście bardzo dobrą. No i tu właśnie w tym zakresie jakby wracam do tego podstawy, tego trzonu, czego wizji budowania wartości firmy. Również oczywiście nie jestem przeciwny akwizycjom, bo one są potrzebne w budowaniu dużego holdingu międzynarodowego o silnej pozycji i takie akwizycje są potrzebne. Może proszę pana, może w zasadzie no nie bardzo są warunki, żeby budować duże holdingi transportowe, bo no kolej, tak twierdzą niektórzy, no jej znaczenie spada. Czy to też widać w przypadku PKP Cargo na przykład, że coraz mniej ma pracy, coraz mniej przewozów? Tak, znaczy, ja bym z tą tezą do końca się nie zgodził. Znaczy jest tak, że oczywiście wielkość przewozów jest efektem funkcjonowania, ja bym też całego systemu gospodarczego i podmiotu, no bo jeżeli spojrzymy na PKP Cargo, większość, czy znaczną część towarów to są towary masowe, czyli węgiel przede wszystkim. I dzisiaj kryzys w górnictwie na pewno ma bardzo widoczny wpływ na wyniki PKP Cargo, czy też import węgla. Ten węgiel, który leży na hałdach, powinien leżeć w wagonach i być przewożony. Plus to, że na przykład węgiel w cudzysłowie tani, przewożony jest z Syberii 8 tysięcy czy 9 tysięcy kilometrów, a nie z naszych kopalń, no to jest kolejne masy towarów, które się przewozi. No ale z drugiej strony oczywiście tutaj patrząc na te przewozy, chociażby z Syberii, no to pokazuje politykę państwa, bo no właśnie, 8 tysięcy... bo jak liczymy, no dobrze, liczmy nawet maksymalnie, niech to nawet będzie 1000 kilometrów z kopalni do elektrowni, ale takiej odległości nie ma, bo powiedzmy nie tak, ma. Tak, bo powiedzmy elektrownia Ostrołęka nie będzie najdalej odsunięta, to nie jest wcale 1000 kilometrów. 8-9 tysięcy kilometrów wozi się z Syberii. I to dlaczego tamten węgiel jest trochę tańszy od polskiego? No same koszty transportu. Tak. Przecież powinny by wskazywać, że no jeżeli jadę 9-10 razy dalej, czy jeszcze więcej, no to siłą rzeczy więcej zapłacę za transport. Tak, znaczy jest to mniej więcej 50 zł na tonie jest węgiel tańszy, czyli 10% rosyjski. No, ja jakby znając tą branżę, to z całą absolutnie dozą pewnością mogę powiedzieć, że nie ma takiego produktu masowego w postaci węgla tutaj, że przewiezienie 9 tysięcy jest transakcją opłacalną, chyba że jest pewna strategia państwa. To by musiało, nie wiem, kosztować 10 zł w kopalni czy ale, coś takiego. Tak, właśnie tutaj dotykamy
mamy te istotnej rzeczy jak polityka państwa, bo polityka państwa w tym przypadku Rosji jest taka, że on kreuje czy wpływa na ceny przewozów w zależności od swojej polityki realizowanej w danym okresie, czyli w tym przypadku przewóz właśnie takich newralgicznych produktów w postaci węgla jest obciążany kwotą stałą, bardzo powiedzmy niską, kilkudziesięciu złotych czy euro czy rubli, i to powoduje, że kalkulując taki przewóz, kopalni opłaca się. I tutaj właśnie o tym, co mówiłem w zakresie problemów cargo, nakładają się problemy braku funkcjonowania państwa jako zintegrowanego systemu gospodarczego, który myśli o poprawie konkurencyjności branż i wspieraniu tych branż poprzez poziom niższy, czyli mikro, czyli zarządzania tym zasobem, który mamy. Czyli tutaj w tym zakresie powinniśmy wyjść od takiego architekta, od budowy tego systemu międzygałęziowego, czyli oczywiście mówimy o kolei, ale również, no, jak tutaj dotknęliśmy węgla, ale też dotknąć możemy towarów sypkich, nawozów i innych, które są przewożone przez kolej. I tu właśnie brak tej spójnej polityki międzygałęziowej wpływa absolutnie negatywnie na przewoźnika w tym zakresie. Czyli gospodarka to naczynia połączone, kolejny dowód. Absolutnie jest tak i jakby ministrowie państw troszczących się o dobro państwa wiedzą o tym i wpływają, aby poprawiać konkurencyjność gospodarki właśnie poprzez odpowiednią politykę, poprzez odpowiednie taryfy, poprzez odpowiednie wsparcie, czy też stworzenie warunków też legislacyjnych, warunków finansowych, tym bardziej mając duże wsparcie Unii Europejskiej, o których nie mówiliśmy, nie wykorzystując tego wsparcia, jest w moim przekonaniu takim grzechem zaniechania, które no wpływa no właśnie, już na nas obywateli. PKP Cargo mamy już można powiedzieć, no, 2 miesiące w zasadzie kursowania Pendolino. Chciałem pana zapytać o właśnie o tę sprawę jeszcze, bo też mieliśmy okazję rozmawiać, jak to Pendolino było wdrażane. No, podzielał pan sporo obaw, wiele obaw, które formułowali też inni eksperci, że ten program nie bardzo wypali. Może 2 miesiące to trochę za mało czasu, ale już pewne wnioski można wyciągnąć z kursowania Pendolino. Dalej obawia się pan o los tego programu, czy już ma pan mniejsze obawy? Że tak, znaczy, jeżeli chodzi o te obawy, one nie zniknęły, ponieważ moją największą obawą, jak tu wspominałem, jakby jest kwestia finansowa, ponieważ za zakup Pendolino zapłaciliśmy 1,8 mld. Tu przypomnę, za prywatyzację PKP Cargo otrzymaliśmy 1,4 mld, czyli to była inwestycja no, przewyższająca wpływy ze sprzedaży całego cargo. No i teraz jest tak, że no, mamy sytuację. Polska kolej absolutnie potrzebuje nowej jakości, nowego otwarcia i pasażer tego potrzebuje i on powinien taką ofertę dostać. Tylko że oferta dzisiaj Pendolino w zakresie przejazdu, w zakresie braku centrów integrowanych, które integrują różnego rodzaju środki transportu, poprzez w końcu ofertę już biletową jest mało atrakcyjna. No, chociażby właśnie połączenie, eliminacja połączenia Matejki Warszawa-Kraków, gdzie można było podróżować za 40 zł niespełna między dwoma miastami dzisiaj Polski, a za Pendolino trzeba zapłacić 150 zł. To chociażby same protesty z tym związanych pasażerów, o ile pamiętam, chyba już jest ponad 10 tysięcy, którzy postulują do pani minister Wasiak o powrót połączenia z Krakowem Matejki. No, to sam jakby fakt świadczy, że pasażerowie nie chcą tej drugiej oferty, chcą oferty tańsze, znaczy to rynek weryfikuje. Fakt jakby też tych cząstkowych danych, które ja mam, jeżeli chodzi o zapełnienie, no to pokazuje, że ten produkt dzisiaj jest produktem raczej na pewno nie cieszy się sukcesem, no bo średnia zajętość poniżej 50%, a czasami to sięga 20%, no świadczy raczej bym powiedział o porażce niż o sukcesie. No, ja życzę jak najlepiej, ponieważ to my jako podatnicy na końcu tego procesu będziemy musieli zapłacić. Natomiast no, tu jest wiele do zrobienia, naprawdę wiele do zrobienia i dzisiaj jest znaczy, czas szkoda rzeczywiście, jak pan mówi, no, jeżeli obłożenie jest na często to 20%, to aż szkoda patrzeć, że jedzie pociąg pusty tak naprawdę. Absolutnie, to i pusty tak drogi, czyli najdroższą rzeczą w systemie pasażerskim przewozów jest wożenie powietrza. To dzisiaj jest tak, że te powietrze w dużej części kursów jest wożone.
to jest zbyt mało, oczywiście zbyt krótki okres, żeby wyciągać wnioski, ale, ale zbyt mało wsparcia jeszcze jest w zakresie całego systemu, infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa, poprawy dostępności poprzez centra zintegrowane, lepszą ofertę, brak możliwości zakupu przez internet, czy w kasach szeroko dostępnych. Także tych elementów wspierających ten produkt no, musi być jak najszybciej rozpoczęty. Nie zadziałał jednak efekt ciekawości. Może na początku tak, ale no jednak no, dwa miesiące, ale już jak pan mówi, jeżeli jest niska frekwencja, to znaczy, że już skończyli się nawet ci pasażerowie, którzy no, przynajmniej z ciekawości chcieli przejechać znaczy, tak, znaczy to, ta ciekawość to nigdy nie jest jakby klient trwały i stały, jednorazowy, przez to właśnie, nie wpływa. Oczywiście no, musimy zdawać sprawę, że dzisiaj mamy niesprzyjający okres też do podróży, bo generalnie zima jest okresem złym do podróżowania. Takie szczyty przewozów to są okresy jednak wiosenne, wakacyjne, więc oczywiście no, trzeba zaczekać, tylko że dzisiaj trzeba natychmiast podjąć pracę, aby poprawić tą konkurencyjność. Także no, tutaj no, myślę, że ta praca no, musi być wykonana, a widzę, że no tutaj no jest wiele jeszcze rzeczy do zrobienia, właściwie niewiele zrobiono, a to, za to musimy płacić my jako obywatele, bo to jak już podkreślam, to Skarb Państwa gwarantował te 1,8 mld spłaty. Jeżeli PKP Intercity nie będzie w stanie tego spłacać, to my jako obywatele, czyli podatnicy, za to zapłacimy. I z tego tytułu ja osobiście z troską się pochylam i uważam, że każdy z nas też, ponieważ no to mogą być nasze pieniądze, które my gwarantowaliśmy, też powinniśmy wymagać. No, 1,8 mld jakbyśmy musieli wydać, prawda, z budżetu państwa, to można by wydać na wiele ciekawych projektów, też kolejowych. Absolutnie, absolutnie tak. Chciałem zapytać też jeszcze jedną rzecz, bo tu wykorzystamy pana obecność w tej sprawie, bo pan Czesław Warsewicz został pozwany przez prezesa PKP, pana Karnowskiego, o zniesławienie, tak byśmy w skrócie powiedzieli. Wczoraj ten proces się zakończył, wygrał pan ten proces, czyli co? Sąd uznał, że krytyka działań zarządu PKP była... Ja myślę, że pomimo tego kulącej demokracji, to z tych praw demokracji należy korzystać i ten oczywiście wyrok mnie cieszy. No, z uwagi na no, po pierwsze, że jedną z głównych tez, którą w tym artykule poczyniłem, to było to, że PKP jest źle zarządzane i nieefektywne. No i to jest jakby rzecz powszechnie wiadomo, że tak jest. Sam pan prezes Karnowski wielokrotnie krytykował PKP, jak jeszcze nie był prezesem, ale jak już został prezesem, to zabrania krytyki innym i tutaj jakby demokrację traktuje się wybiórczo i media również wybiórczo, więc całe szczęście, że jednak mamy demokrację, że możemy swoich praw bronić, że te media, wolne media funkcjonują i całe szczęście, że funkcjonują i wyrok ten sądu mówi o tym, że moje tezy były zasadne, które oczywiście wszyscy wiedzą, tylko pan prezes Karnowski chyba nie wiedział w swoim, ja nie wiem, chyba zapomnieniu już, czy oderwaniu od rzeczywistości. I jakby ten wyrok sądu pokazuje, że krytykować można, ale krytyka uzasadniona, która kieruje się troską o państwo, o dobro państwa, o nasze pieniądze i nie należy tego się bać i tutaj jakby zamykanie ust, czy tłumienie wolności wypowiedzi, no, ten wyrok jakby pokazał, że kończy się niestety porażką. I to cieszy mnie, że tak się stało i mam nadzieję, że jakieś opamiętanie w tym zakresie też pana Karnowskiego będzie. Czy, tym bardziej, wie pan, ja, że są większe problemy no właśnie, niż bieganie po sądach. Tak. Jak tym bardziej, że w zasadzie, no tak mówiąc prawdę, to chyba prezes czy jego zastępcy to musieliby ciągle w sądach siedzieć, bo no PKP nie ma dobrej opinii, niestety. To tak. Wielu ekspertów, ale i dziennikarzy, i publicystów, którzy akurat może nie znają się na kolei, ale no, korzystają z kolei, prawda, widzą na co dzień, jak to funkcjonuje, no to mają mnóstwo zastrzeżeń. Tak, ale znaczy nawet nie chodzi o to, że chcemy to krytykować, tylko my, czy ja też osobiście podnoszę kwestie, dając możliwości rozwiązania, bo ja pracujący na kolei wiele lat i dla kolei również dzisiaj, no z troską się pochylam z punktu widzenia właśnie ludzi, kolejarze pasażerów. Są ostrymi krytykami, no bo właśnie zależy na kolei. No tym bardziej, że będąc osobą publiczną należy brać pod uwagę też różne opinie, ponieważ wartość pewnego mądrości
mądrości ludzkiej polega na tym, że należy korzystać z doświadczeń innych, dobrych, złych, tych, co przyklaskują, tych, którzy krytykują, po to, żeby wyciągnąć najlepsze rozwiązanie. I moją jakby troską jest to, żeby nie chodzi o same krytykowanie, tylko rzetelne omawianie. I jeżeli mówię, jeżeli fundusze unijne są niewykorzystane poprzez zaniedbania, to nie jest krytyka, to jest tylko troska o to, że my jako obywatele stracimy te pieniądze. Gdyby te pieniądze były wykorzystane, z wielką przyjemnością bym podziękował i panu Karnowskiemu, czy komukolwiek innemu, który będzie po nim, że te pieniądze wykorzystał, bo te pieniądze są spożytkowane na poprawę bezpieczeństwa, na poprawę oferty dla podróżnego, dla mnie, dla pana redaktora, dla wszystkich. I tu o to chodzi, że jeżeli coś dobrego jest zrobione, to chętnie o tym mówię i powinniśmy o tym mówić, ale jeżeli coś jest złe, źle robione albo nieefektywnie, to też moim obowiązkiem jest mówienie o tym, a nie chowanie głowy w piasek i przypieczywanie. Także nasza odpowiedzialność obywatelska. To jeżeli powiedzmy, no ktoś nie mówi o tym, że jest źle, to nie znaczy, że od razu jest dobrze. Bo, absolutnie. Bo tutaj, no, jak to mówią, papier wszystko przyjmie, wszędzie można wszystko powiedzieć, no ale no, w rzeczywistości się nie zakrzyczy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, moim Państwa gościem był pan Czesław Warsewicz, portal na kolei.pl. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem, miłej nocy.